Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Proszę pana, już niebawem pierwsza niedziela wolna od handlu. Zadowolony pan? Tak, jestem zadowolony. Przede wszystkim zadowoleni są pracownicy z handlu, którzy odzyskali wolne niedziele. Na razie w wymiarze dwóch niedziel w miesiącu. W przyszłym roku to będą trzy niedziele, a już od 2020 roku będą wszystkie niedziele w handlu wolne. A proszę przypomnieć, która będzie teraz pierwszą wolną niedzielą? Pierwsza niedziela będzie druga i trzecia. Pracującą będzie pierwsza i ostatnia niedziela. Czyli ta najbliższa 11 marca, tak? Jeszcze będzie niedzielą pracującą. Aha. Czyli nie... A czy się będzie niedzielą wolną? Wolną, właśnie. Wolną. Nie będzie wolną, bo tak. Pracującą będzie jeszcze 4 marca. Cały harmonogram mamy podany. Dlaczego to jest tak rozciągnięte w czasie, aż do 2020 roku? Tutaj problem... My to traktujemy jako solidarność, jako tak zwane vacatio legis, żeby dochodzić do pewnych kultur, do pewnych tradycji i żeby był ten czas na przygotowanie się i wejście już w wolne niedziele wszystkie w takim niezbyt długim czasie, ale będą wszystkie niedziele wolne. A czy wy, związkowcy, wiecie, jak na ten zakaz, nazywany przez jednych dobrodziejstwem, przez innych restrykcją, kagańcem na wolny rynek, reagują pracownicy supermarketów? Pracownicy oczywiście są bardzo zadowoleni. A skąd wy to wiecie? No, ja byłem 2 dni temu w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych w Kędzierzynie Koźlu, rozmawiałem z pracownikami i powiedzieli, że naprawdę doczekali się rozwiązania bardzo ważnego. Ale tutaj też chciałbym od razu podziękować wszystkim tym osobom, instytucjom i organizacjom społecznym, które przyczyniły się do tego. Przypomnę tylko, że ponad 2 miliony ludzi złożyło podpisy pod ograniczeniem handlu w niedzielę. I tym osobom, pracownikom, ich rodzinom i przede wszystkim członkom też Solidarności, innych grup zawodowych głęboki pokłon i dziękuję za to. A co kierowało, jak pan sądzi, tymi ludźmi, którzy składali podpisy? To była chęć, nie wiem, spędzenia wolnego dnia z rodziną, czy coś innego? No przede wszystkim to, żeby ten dzień był wolny do spędzenia z rodziną, ten czas, żeby był poświęcony rodzinie i poświęcony na odpoczynek. Nie można pracować przez 7 dni w tygodniu. I tutaj... Głównym naszym celem było, żeby przywrócić jednak tą niedzielę dla rodzin. Również, to zresztą powiedział nasz przewodniczący i my cały czas przy tym optujemy, żeby zmienić rozdział 7 kodeksu pracy. A jest do tego okazja. A co on głosi, ten rozdział? A przede wszystkim mówi o czasie pracy. To jest ta nowelizacja, którą wprowadziło nam SLD w 2004 roku, gdzie pozwoliło albo po części zrównało niedzielę ze zwykłym dniem roboczym, dając w zamian inny dzień wolny. My chcemy, żeby ta niedziela nie tylko z nazwy, ale również jako święto było dniem wolnym dla tych pracowników, którzy nie muszą wykonywać swojej pracy w niedzielę. Proszę pana, a jednak na sposób jest sposób, akurat dziś, jak na zamówienie, artykuł z pierwszej strony Rzeczpospolitej, małe sklepy mogą stracić na zakazie, a więc te sklepy, które na tym zakazie najwięcej miały zyskać, tam gdzie pracuje właściciel, które byłyby pozbawione w jakiś sposób konkurencji dużych marketów. Jak mają sprawdzić? Jak mają stracić? Czy cytuję Rzeczpospolitą, jednak więksi konkurenci, ci sieciowi, także ci, o których pan mówił, bo wiem, o jaki sklep chodzi, tylko nie wymienię tutaj, żeby nie było lokowania produktu. No więc więksi konkurenci nie oddają rynku bez walki. Biedronka w części sklepów wydłuży pracę w dni przed wolną niedzielą do godziny 23, Lidl do 22, a hipermarkety Carrefour chcą działać nawet do północy. Czyli dobrze, macie, proszę państwa, wolną niedzielę, ale w sobotę będziecie zasuwać do północy, tak, a do domu wrócicie do tego, o pół do drugiej. Się do tych chorych pomysłów. Po prostu to jest dalsze traktowanie pracowników jak niewolników. Nie może być takiej sytuacji, że my o tym wiemy. Ja również widziałem taki projekt i oni na razie mówią, że to są projekty, oni sondują pracowników. Dzisiaj dalej brakuje pracowników w handlu. Dzisiaj wydłużanie pracy sklepów do 24:00
przecież tam nikt nie przyjdzie do tego sklepu na zakupy. Pies kulawą nogą chyba będzie się tam włóczył po tych sklepach. Również słyszę... To po co ta restrykcja? Na złość trochę? No, tak... trochę na złość, bo oni chcą mieć jak gdyby... Tych jeszcze raz powtórzę, pracownicy nie są niewolnikami. Ale z tego co wiem, wymyślają to nie właściciele czy centrale tych zagranicznych firm umieszczone w Lizbonie, w Paryżu czy w Berlinie, ale polscy menadżerowie. No polscy. Bo obawiają się straty zysków, ale przykłady pokazują jedno. Jeżeli niedziela będzie zamknięta, to jest zmożone zakupy są przez pozostałe 6 dni w tygodniu, są większe, bo ludzie muszą zrobić na tą niedzielę zapasy, więc ja tutaj zysk się nie martwię. To jest takie po prostu, my wam pokażemy, że jednak mamy takie prawo. A my odpowiadamy bardzo wyraźnie. Przede wszystkim będziemy tego pilnować jako Solidarność, właśnie. Ale będziemy również tak zmieniać to prawo, doszczegóławiać i poprosimy również Inspekcję Pracy, żeby włączyła się w tę kontrolę. Ja przypomnę tylko taki jeden przykład z handlem pamiątkami w Berlinie, gdzie jedna z galerii otworzyła sobie podwoje pod rzekomym handlem pamiątkami berlińskimi. Dostali 1 000 000 euro kary. Zapłacili, nie mruczeli, bo jeżeli jest zakaz handlu w niedzielę, to obejmuje wszystkich. Jeżeli właściciel... 1 000 000 euro kary? Za jedną niedzielę. Dużo. Jedna galeria. Ale tak to wygląda. Nasze prawo ma być nie opresyjne, ale represyjne wobec tych... W Polsce jest też taki właśnie bacik na tych, na tych polskich menadżerów, którzy chcąc się podlizać swoim zagranicznym centralom, ale... wprowadzają jakieś prawie obozowe restrykcje. Ale mówię, dajmy zafunkcjonować dzisiaj ustawie. Zobaczymy, z jakimi atakami i patologiami się spotkamy. I na to trzeba reagować. Nie wolno tego zostawiać i zasłaniać się jednym. Wolnością w handlu czy wolnością rynku, bo to są dwie różne rzeczy. Podobno część związków, tak wyczytałem przygotowując się do tej rozmowy, chce także wolnych od handlu sobót. Wiadomo coś panu o tym? Nie, po prostu to są jakieś pomysły. My uważamy, że niedziela jest tym dniem dla odpoczynku, a jeżeli stać firmę na to, żeby handlować w niedzielę, to nie, w sobotę to nie handluje. Dla nas ważne jest, żeby pracownicy mieli wolne w niedzielę, pracowali 40 godzin w tygodniu i żeby mieli umowy na czas nieokreślony, żeby byli godnie i uczciwie traktowani w swoich zakładach i miejscach pracy. Ciąg dalszy rozmowy z Grzegorzem Adamczykiem, wiceszefem Opolskiej Solidarności, już za chwilę w Radiu Opole 2 oraz w internecie. Panie przewodniczący, a ci, którzy są przeciwni tej ustawie, na przykład ekonomiści, twierdzą, że jest to kaganiec na wolny rynek, na wolny handel, na swobodę przepływu pieniędzy, kapitału. Ja uważam, że jest to pewne wyrównanie szans, bo niektóre branże poprzez to, że ludzie pracują w niedzielę, nie mają, mówię to o branży kulturalnej, wypoczynkowej i innej, oni nie mają, bo ludzie po prostu nie przejeżdżają w tym czasie, prawda? Więc jest to takie wyrównanie troszeczkę, przesunięcie naszej aktywności z zawodowej na rekreacyjno-wypoczynkową. To znaczy, czy ja to dobrze zrozumiałem, że ludzie na przykład nie będą jechali na 2-3-godzinne zakupy całymi rodzinami, żeby całodzienne, żeby chodzić z tymi wózkami i wypakowywać je często rzeczami zupełnie niepotrzebnymi, tylko pójdą do kina, na koncert, pojadą gdzieś wypocząć nad wodę, w góry. Dokładnie. I tam też komuś dadzą zarobić, Dokładnie. Tak? Jedząc u niego, nie wiem, kiełbasę, wspinając się na jakąś skałkę sztuczną czy coś takiego. Dokładnie. O to panu chodziło? Dokładnie. Nie tak, panie redaktorze, bo inne formy wypoczynku czy spędzania wolnego czasu. My musimy z powrotem nauczyć się święcić niedzielę, wypoczywać w niedzielę i spędzać czas z rodziną w niedzielę. Bo myśmy o tym zapomnieli. 20 kilka lat reformy i tego wolnego rynku liberałów, którzy mówili, że jesteśmy biednym krajem na dorobku. Czas tym skończyć. Czas również pozwolić ludziom na taką formę spędzania czasu, a taką
takim dniem jest jedynie niedziela. Rozumiem, że już nie jesteśmy na dorobku, że na tyle się dorobiliśmy, że możemy sobie ekonomicznie na to pozwolić, bo na przykład Nowoczesna i jej specjaliści ekonomiczni głoszą wręcz, że to będzie cios w polską gospodarkę. No, jak zwykle straszenie liberałów, ja to słyszałem już od Balcerowicza i od wielu, wielu takich innych ekonomistów, którzy powiedzieli, że Polska jest krajem, gdzie jest najtańsza siła robocza, gdzie można najszybciej zrobić duże pieniądze, przyjeżdżajcie do nas i inwestujcie. Przecież te komunikaty były wywieszane w polskich ambasadach na całym świecie. No więc tak. Jak my dzisiaj możemy, my dzisiaj chcemy, żeby polski pracownik był godnie traktowany, żeby miał poczucie, że jest równoprawnym nie tylko mieszkańcem Europy, wspólnej Europy, ale również jest równo traktowany. Proszę pana, co do tego obchodzenia, obchodzenia tych przepisów, o którym mówiliśmy w pierwszej części, że na przykład wydłuży się w sobotę do 12, to jeszcze coś takiego przeczytałem, że owszem, w niektórych sieciach nie będzie handlu, ale będzie w tym czasie na przykład bardzo konieczne, okaże się to pilną koniecznością, przestawianie regałów i inne prace porządkowo-logistyczne. Na przykład takie doniesienia na portalu w handlu.pl pod koniec stycznia pojawiły się, że jedna z sieci zarządziła, tam pracownicy dyskontowej sieci, mają się stawiać o godzinie 0:15 z niedzieli na poniedziałek, czyli 15 po 12. To już nie jest niedziela, to już jest poniedziałek, po to właśnie, żeby prowadzić na przykład prace magazynowe. Będziecie coś takiego ścigać? Znaczy, nie wiem, czy będziemy ścigać, będzie to dozwolone prawem, tylko niech pan, sam pan powiedział, jakie jest to traktowanie tego pracownika. To ten pracownik przyjdzie o godzinie. Jak on dojedzie na przykład? No ale to tych ludzi, tych menadżerów, którzy w ogóle wymyślają takie pomysły, nie obchodzi człowiek. Jego obchodzi zysk i to, żeby przed swoim właścicielem, czy tam przed radą nadzorczą wykazać się jak największą efektywnością. Ma gdzieś pracownika. Nadzorca plantacji. Pan to powiedział. Ale ja to powiedziałem z pełną odpowiedzialnością, bo ja to widzę. No i takich ludzi czasami mamy i ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że robią krzywdę innemu, drugiemu człowiekowi. Więc widzi pan, w jakim trudnym środowisku związki zawodowe muszą funkcjonować. Więc same te zapowiedzi już pokazują styl i charakter tych ludzi, którzy nie mają dobra człowieka czy dobra pracownika na pierwszym miejscu, a jedynie zysk i nagroda, która go za ten zysk czeka. A wie pan może, ile w 2018 będzie wolnych niedziel? W 2018 będą pracujące, tak jak powiedziałem, pierwsza i ostatnia. Tak, tak, tylko ja sobie to policzyłem, tak żeby ludziom dać nadzieję. Plus do tego dojdą jeszcze niedziele handlowe przed, ja mówię tutaj o wyraźnie, żeby było, przed rozpoczęciem wakacji, na zakończenie wakacji, dwie niedziele będą handlowe przed świętami. W sumie, nie wiem, wyjdzie być może tych niedziel pracujących 12-14. Wolnych będzie aż 39. Tak sobie policzyłem. To dużo. To dużo. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Czy, no bo mówiliśmy tutaj o pewnych próbach przechytrzenia ustawy, ale czy były jakieś oficjalne protesty dużych sieci, dużych dyskontów, dużych marketów wystosowane? Oficjalnie nie. Oni robili poprzez ten tak zwany lobbying parlamentarny. Próbowali tą ustawę uwalić już w Sejmie, żeby ona w ogóle nie weszła w życie. Lobowali jednak, oczywiście, tak? Oczywiście, bo przecież ten pierwszy pomysł... U kogo pomysł... najbardziej? Proszę? U kogo najbardziej? A u tych, u opozycji oczywiście, bo przecież opozycja dzisiaj mówi, że to jest zamach na swobodę handlu i działalności gospodarczej. Ale w wielu krajach to funkcjonuje i nikt tego tak nie nazywa, więc ja dziwię się, że tacy ludzie jeszcze funkcjonują. I powiem tak, mam nadzieję, bo tutaj też takie, nie padło jedno z ważnych sformułowanie, bo mówi się i wypomina się, że będzie handel na stacjach benzynowych. To ja teraz chciałbym zaproponować tym właścicielom tych wielkich super galerii, żeby sobie na środku swojej galerii ustawili CPN i handlowali tam według tego CPN-u i żeby ludzie samochodami wjeżdżali do tej galerii, tankować paliwo i robić zakupy. Dziękuję panu za rozmowę. Gościem Radia Opole był pan Grzegorz Adamczyk, wiceprzewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. Miłego dnia życzę. Dziękuję wzajemnie. I tłustego czwartku.
Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.